DA8QLKDJ. Zanim przystąpisz do montażu kabiny IDEA8QLKDJ, przeczytaj uważnie instrukcję i sprawdź, czy produkt jest kompletny oraz pozbawiony ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Kabinę możesz zamontować na dwa różne sposoby: bezpośrednio na podłodze lub na odpowiednim brodziku. Pamiętaj, aby przed montażem sprawdzić wypoziomowanie podłoża lub brodzika. Jeśli podłoże lub brodzik jest prawidłowo wypoziomowany, podłóż w miejscu, gdzie będzie znajdowała się szyba, odpowiednie podkładki o grubości 1 mm. Jeśli nie, to zastosuj grubsze podkładki dołączone w zestawie, tak aby uzyskać poziom. Pokażemy montaż kabiny na brodziku oraz wariancie z listwą progową. Wymiary gabarytowe brodzika powinny mieścić się w zakresach podanych w tabelce. Korzystając z wymiarów zamieszczonych w tabeli, zaznacz miejsce montażu szablonów do ściany. Zwróć uwagę na zachowanie pionu. Zamontuj szablony do ścian z wcześniej wyznaczoną linią. Wsuń szybę ścianki bocznej w szablony. Naklejka na szkle oznaczająca stronę powłoki Easy Clean musi znajdować się wewnątrz kabiny. Pamiętaj o zachowaniu pionu. Teraz przystępujemy do montażu stabilizatora kątowego L celem zabezpieczenia szyby. Załóż stabilizator kątowy L na ścianę boczną kabiny i oznacz miejsca otworów montażowych na ścianie. Nawierć otwory i przykręć stabilizator kątowy L do ściany. Zweryfikuj pion szyby ścianki bocznej. W przypadku konieczności dokonaj regulacji. Wsuń szybę ścianki stałej frontu kabiny w szablony. Pamiętaj o zachowaniu pionu. Zaznacz miejsce montażu klamry podbieżnie, wykorzystując do tego szablon. Zwróć uwagę na lewą i prawą stronę szablonu. Oznacz miejsca otworów montażowych na ścianie, wywierć otwory. Odkręć maskownicę klamer mocujących. Przykręć klamrę przyścienną do ściany, a klamrę narożną do ścianki bocznej kabiny. Włóż odbojnik w klamrę przyścienną. Sprawdź, czy zaślepka w dolnym suwaku jest odpowiednio zamontowana. Zamontuj suwak pod szybę ścianki stałej frontu. Jeśli pomiędzy suwakiem a brodzikiem jest szczelina, zastosuj odpowiednie podkładki. Zamontuj uchwyt drzwi. Nasuń bieżnię na szybę drzwi. Zwróć uwagę, aby rolki znajdowały się od wewnętrznej strony kabiny. Następnie całość osadź na klamrach mocujących. Przykręć maskownicę klamer mocujących. Wsuń uszczelkę klinową pomiędzy bieżnię i szybę od wewnętrznej strony kabiny. Aby ułatwić montaż, uszyj płyno do szyb. Dotknij ją na odpowiedni wymiar. Nawierć i skręć bieżnię z klamrami. Zamontuj uszczelkę pionową na szybę ścianki stałej, zaczynając od dołu kabiny i dotknij ją zgodnie z instrukcją montażu. Zamontuj uszczelkę pionową na szybę drzwi.
Biurko uszczelki musi zostać wycięte od góry na długość 30 mm. Dotnij ją. Zamontuj uszczelki magnetyczne zgodnie z instrukcją montażu. Zwróć uwagę na biegunowość uszczelek. Oznacz miejsce do cięcia uszczelek i dotnij je. Zmierz szerokość szyby drzwi między uszczelkami. Zaznacz miejsce do cięcia uszczelki poziomej i dotnij ją na wyznaczony wymiar. Zamontuj uszczelkę poziomą. A następnie wepnij drzwi kabiny w dolny suwak poprzez naciśnięcie przycisku. Sprawdź, czy listwy magnetyczne stykają się na całej długości. Jeśli nie, wyreguluj kabinę na rolkach przy pomocy klucza imbusowego. Zamontuj listwę progową. Przymierz i dotknij na odpowiedni wymiar. Zwróć szczególną uwagę na konieczność dopasowania listwy pod kątem 90 stopni. Przyklej listwę do brodzika za pomocą silikonu. Zamontuj listwę maskującą w bieżni. Zmierz odległość szyby ścianki stałej od klamry narożnej. Do otrzymanego wyniku dodaj 5 mm. Na wyznaczony wymiar dotnij listwę maskującą. Przyklej listwę maskującą do bieżni przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej, dołączonej w zestawie. Włóż zaślepkę maskującą w otwór bieżni oraz załóż zaślepki stabilizatora kątowego L. Dotnij podłożone wcześniej podkładki silikonowe. Zdemontuj szablony montażowe. Uszczelnij kabinę silikonem sanitarnym grzybo- i pleśnieodpornym. Pamiętaj, że minimalny czas schnięcia silikonu wynosi 24 godziny. W tym czasie nie można korzystać z kabiny prysznicowej.